Rząd przyjął projekt ustawy zakładający, że wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową będą mogły tworzyć związki zawodowe oraz do nich wstępować. W praktyce oznacza to, że przywilej ten nabędą nawet osoby zatrudnione na podstawie tzw. umów śmieciowych. Zmiany przepisów krytykują pracodawcy. Może zaistnieć taka sytuacja, że samozatrudniony, który będzie miał własnych pracowników, jednocześnie sprzedając innego rodzaju usługi, będzie mógł zapisać się do związku zawodowego, co już jest absolutnym sensem. Twórcy ustawy nie wymagają, żeby samozatrudniony otrzymywał u danego pracodawcy konkretny wymiar wynagrodzenia, ani był u niego dłuższy czas zatrudniony, co oznacza, że właściwie każdy, kto na chwilę wejdzie do zakładu pracy, będzie mógł zapisać się do związku zawodowego, a nawet go założyć z innymi pracownikami. Organizacje związkowe przypominają jednak, że projekt jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, zgodnie z którym w Polsce nie było swobody zrzeszania się w związkach. Ich zdaniem to nie jedyny argument za zmianami. A dla nas tak naprawdę kluczowe jest to, żeby radykalnie ograniczyć, a najlepiej znieść umowy śmieciowe, radykalnie ograniczyć umowy zlecenia, umowy o dzieło. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy już ponad 20% umów zleceń to powinny być etaty, więc to jest jedna sprawa. I druga sprawa z tym związana, w momencie kiedy pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych zdobędą możliwości działania takie, jakie mają pracownicy etatowi, no to zakres tych umów cywilnoprawnych po prostu będzie ograniczony. W związku z tym, jeżeli pracownicy, którzy pracują w ramach umów zlecenie na przykład czy dzieło będą mogli zakładać związki zawodowe, to będą w większym stopniu mogli naciskać na pracodawcę, no żeby po prostu dawał im etaty, więc to też jest taki nasz tutaj cel. Pracodawcy zauważają, że po zmianach swoboda zakładania związków będzie zbyt duża. Przykład to architekci, którzy mogą wykonywać istotne projekty i też nie ma znaczenia, jak będą je robić. Ważne, że są w związku zawodowym. Zawsze będą mogli się powołać na działalność związkową, która była przyczyną ich zwolnienia. Identyczne prawa nabędą również ulotkarze czy opiekunki do dzieci. Organizacje związkowe uważają, że to sprawiedliwe rozwiązanie. Jestem zwolennikiem równości, jednak nie może być dyskryminacji grup zawodowych, dyskryminacji części pracowników z racji wykonywania danej pracy, więc naszym zdaniem jednak wszyscy pracownicy zgodnie z konstytucją powinni móc działać w związkach zawodowych. Najlepiej, żeby całe branże miały układy zbiorowe, również ci, którzy rozdają ulotki czy ochroniarze, którzy są w najgorszej sytuacji czy bardzo złej, więc naszym zdaniem to uniwersalnie, znaczy każdy powinien móc działać w związkach zawodowych, każdy powinien mieć ochronę, w Polsce bardzo często są łamane prawa pracownicze, bo mam tu na myśli też BHP chociażby, tak? Jest dużo wypadków w Polsce na tle krajów Europy Zachodniej, dużo ofiar też w pracy, co jest też wynikiem stresu niekiedy, tak? W związku z tym naszym zdaniem jednak zasady powinny być powszechne i naprawdę wszyscy powinni móc działać w związkach zawodowych.